Julię, a dziś, moi drodzy, będziemy mniej więcej odwiedzać świat podwodny SpongeBoba, bo kto pod wodą ma dom? SpongeBob, Kancia, Supporty. Na początku jeszcze był do wybrania skin, ale że ja widzowie jestem ładna taka jaka jestem, nie wybrałam akurat skina. Dobra, pierwsze co odwiedzimy to domek Sponge'a, zobaczcie jaki śliczny. Tak się prezentuje domek SpongeBoba. Będziemy trochę odwiedzać w Roblox. Wow, jaki śliczny. Piękny. Zobaczcie, tu nawet SpongeBob te sztalki ma. Mamy tu również kuchnię Sponge'a, gdzie on zresztą przez parę odcinków był w niej. Mamy tu schody do góry. Tu nawet wanna i to, gdzie SpongeBob utknął. Zapomniałam, jak to się nazywa, ale pewnie napiszecie w komentarzu, jeśli pamiętacie. Tu mamy pokój jego. Gazusia, miseczka, gazet nawet. Tu wszystko dodali takie realistyczne. Zostaw łapkę w górę z dzwoneczkiem. No i oczywiście Gazuś gdzieś się podział. Pewnie SpongeBob. Sandy, co ty tu robisz? No dobra. My zobaczymy tutaj. No dobra, tu już byliśmy. To pójdziemy se do innego domu, Ciu. Do którego chcielibyście najbardziej domu, byście mogli? Ja nie wiem, chyba to jest kalmara. Mamy tu również bikini dolne, z kalmara ogląda. Bardzo ciekawy program, powiem wam. Nie da tu się dostać, serio? To jest taki mały domek tutaj, a normalnie były dwa piętra. Mamy tu domek Patryczka. On jest malutki, bo sam Patryk zresztą tego nie chciał tak dużo, był biedny, słuchajcie. Mamy tu nawet pieskową szafę, świetnie to zrobili, ale tu zapomnieli dodać oczywiście łóżka. Dobra, kochani, więc teraz zobaczymy co, gdzie, jak, słuchajcie. Tam nawet jest jakiś domek. To chyba dom pana Krabsa. Ale no nie jestem pewna. Możecie napisać komentarz. Zresztą on nie był pokazany. Kubeł pomyj, ale nie da się wejść do niego, szkoda. Da się tylko do... Pewnie zamknięty kubeł pomyj. Myślałam, że to jest plankton, ale nie. Wow. A tu się da wejść? Biuro pana Krabsa. Tu się nie da wejść. Jakoś w bajce wyglądało to, jakby dało się tam wejść. Co to jest? To są łazienki. No dobra. Tu mogłabym, nie wiem, spędzić cały dzień. Bo akurat w takiej... O! Chcielibyście 24 godziny w takiej restauracji? Napiszcie w komentarzu. Nie no! Daj wejść! Daj człowieku wejść. No dobra. Tu nawet mamy jakieś, nie wiem, góry. Chociaż nie wiem po co. Tu chyba było meduzowe pole. Ja po prostu się na tym nie znam. Jakbym coś, nie wiem, mówiła źle, to jakby proszę się w to nie trącać, bo trochę pozapominałam. Szkoła pani Puff. Billy? Kto to był ten Billy? To był Billy numerek? Chyba tak, słuchajcie. Nawet tu mamy jej klasę, a tego na przykład nie było pokazane. Nie było pokazanego tego. To chyba nawet nie było w bajce.
nie było tych szafek i nie było tego, tylko była sama szkoła. Tu się nie da wejść niestety. Ja pamiętam tą piramidę, ale ona nie była w Spongebobie, ta, którą pamiętam, że graliśmy, tylko była w Znajdź coś tam. Możecie mi napisać nazwę odcinka, którego graliśmy. Była piramida, po której się męczyliśmy po prostu. To był chyba SpongeBob, Znajdź SpongeBoba. Tak, to było to. Tu mamy Goofy Goober. Chyba w sezonie 2 będzie. Do domów innych mieszkańców nie da się wejść. Serio, tylko do tych, które były w odcinku. Nie, to jest bez sensu. To jest bezsensowne w ogóle. Mega bezsensowne. Bez sensu, no sens. No dobra, tu mamy domek Sandy Pysi. Ojeju. Da się wejść? Powiedzcie. Tak, da się wejść. Jupi. No, tego nie było. Tego nie. To jest podróba jakby. Bo tego czegoś nie było. Słuchajcie, tutaj. Przynajmniej nie kojarzę. Tym drzewiem. Tu kolejna mamy taką piramidę. A da się wejść do jakichś autobusów? Bo nie wiem, no mnie tak korci wejść do tego na przykład. To jest też tak korci? Halo, pomocy. No nie da się wejść. No kurczę. A tu jest jakaś blokada, słuchajcie. No to cóż, poradzić. Jeszcze był dom Perły, jak dobrze pamiętam. Ale Perła też mieszkała z panem Krabsem. Był taki to różowy domek Perły, podobny do tego. No dobra, słuchajcie, a mnie jedyne co ciekawi, jak my tu oddychamy pod wodą, skoro nie jesteśmy ani tym, ani tym. No, ja sama nie wiem. Wow, tam pana kraba tak super wygląda, wow. Co to jest? Co to jest? Ja się pytam. Wow. Jakaś witryna. Wow. Wow. Tutaj też się nie da wejść, nie mówcie. Co to za SpongeBob, skoro nie da się nigdzie tu wchodzić? Oprócz do tych sławnych domów. O, cześć SpongeBob. Mijamy się, super. No litości, rzesz. I jeszcze jest market. Oby w markecie była ta widzowie wiadomość. A co to jest? Z ciekawości. Tu są jakieś misiaki, słuchajcie. Jak mój gang misiak. Zobaczmy. To jest kino. Tak, to jest kino. Nawet SpongeBob i Patryk tu są w kinie. Tak też myślałam, słuchajcie, że to jest kino. Się bałam, że z tego nie da się wejść. Dobra, wyjść, to znaczy. Mamy tu oczywiście, słuchajcie, kochani, pakę w bikini domu. Do której chyba też się nie da nawet wejść. A, da! Okej, da się wejść do tej paki. To wygląda jak Minecraft, co nie te kraty. No bo to jest chyba Minecraft nawet. To fajnie. Minecraft.
czołem. Dobra, już się da wyjść. Tu są pole meduzowe, okej. Piękne. Piękne widzę te pole. Tam jeszcze jest coś, ale ja chciałabym zobaczyć, co jest w tym... co to jest? Kubeł na śmieci? Ja myślałam, że to na początku jest kanapa, ale nie. Nie jest sofa. Nie. Nie myślcie sobie. Wow! Ej, no to w sumie jest dobrze odwzorowane, bo tu nie ma takich jakby jednokolorowych, tylko są tu dwa kolorowe i to wygląda jakby serio to były puszki. Puszki po piwo. Dobra. Zobaczcie, jakie te bikini jest małe. Jakby każdym się wydaje, że one, o, ale duże, ale jest tak naprawdę małe. Tylko my jesteśmy my najmniejsi i teraz jak widzicie, no. Tu można stwierdzić. Ojeju, co to jest kotwica jakaś? Tej kotwicy tu nie było, daję słowo. Co to jest? To był świat rękawic. To chyba jest świat rękawic, ale tu nie ma nic takiego. Przechyl się. Aha. Jak mam się tu przechylić? Ja tego nie rozumiem. No dobra. Tu jest już wyjście z bikini dolnym. No to coś małe. Ogólnie gierkę oceniam takie... Nawet nie wiem... 6 na 5. Nie, 6 na 10, słuchajcie. Nie da się wejść do innych budynków. Nie da się, wejść do innych budynków. To niektóre są niedokończone. Albo na przykład tak jak tu było. Świat rękawic ma tylko jedną atrakcję tutaj. Słabe, bardzo słabe. No i papatki widzę, pa! Mam nadzieję, że widzę, dobijecie u mnie dużo zubików. Teraz mamy ogólnie takie coś, że wbijamy 400 subów. Jeśli wbije się 400 subów, to będzie mega duży specjal. Granie z wszystkimi widzami. Już wam powiedziałam. Ale no dobra. No i papatki, kochani, pa! Buziaczki.